Sławomir Mentzen będzie kandydatem Konfederacji w wyborach prezydenckich. Decyzja zapadła na wczorajszej Radzie Liderów partii. Przed nami kolejny rok wyborczy. Wiosną zadecydujemy, kto zostanie prezydentem. Powoli wyłaniają się kolejne nazwiska. Konfederacja na wczorajszej Radzie Liderów partii postanowiła, że jej kandydatem będzie Sławomir Mentzen, który już wcześniej uzyskał poparcie Krzysztofa Bosaka. Zabieramy się do ciężkiej pracy. Szczegóły wkrótce. Mentzen 2025, Konfederacja. Napisał na platformie X poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo, wiceprezes Nowej Nadziei, na czele której stoi Sławomir Mentzen. Wybór polityka oznacza rezygnację z wcześniej rozważanych prawyborów, które miały wyłonić kandydata całej prawicy. Ten pomysł, zgłoszony przez Krzysztofa Bosaka, został krytycznie odebrany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Rada uznała zatem, że tradycyjne wskazanie kandydata będzie lepszym rozwiązaniem. W dalszym ciągu nie znamy nazwiska kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Oficjalnej decyzji możemy spodziewać się jesienią. Partia ma być z nią gotowa na 11 listopada.